Cześć, z tej strony Grzegorz Myszko i w tym odcinku pokażę Ci jedną z części stałych przy świętej. Śpiew, który śpiewamy po wezwaniu na modlitwie wiernych. Najpierw zaśpiewam, posłuchaj jak to brzmi i później nauczymy się. Podstawą całego tego utworu są trzy uderzenia w dół. Czasem na jednym chwycie bijemy dwa, czasem raz, czasem trzy razy. Wszystko dokładnie się zaraz dowiesz. Ale podstawą są trzy uderzenia w dół, które odpowiednio wypełniamy uderzeniami mniejszymi w górę lub w dół. Tak to brzmi na sucho, ta podstawowa wersja, podstawowa linia melodyczna. Ale później się to uzupełnia i tak jak przedtem słyszałeś. Ok, chwyć C-dur i bijemy na C-dur dwa razy. Raz, dwa, raz, dwa. I trzecie uderzenie to jest na E-moll. Tylko tutaj gramy E-moll tak, że wskazujący palec trzyma się na pierwszym progu drugiej struny i chwyta się E-moll środkowym i czwartym palcem, czyli C-dur. I tutaj przechodzimy na właśnie takie trochę dziwne e-moll, ale ono bardzo ładnie brzmi w tej sekwencji. Można też tylko środkowym palcem trzymać się drugi próg na piątej strunie. Wtedy też bardzo ładnie brzmi. To już nie ma większego znaczenia. Tak więc raz, dwa, C-dur i na e-moll 3. Raz, dwa, 3. Później na A-moll przechodzimy i na A-moll 3 uderzenia. Raz, dwa, trzy. Tak więc C-dur, E-moll, A-moll. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Później F-dur. Tutaj raz. Później G-dur. Dwa, trzy. I na C ostatnio. Teraz to już troszeczkę wolniej. C-dur. Raz, dwa, E-moll, trzy, A-moll, raz, dwa, trzy, F-dur, raz, G-dur, dwa, trzy, C-dur, raz. I teraz na słucho ze śpiewem. Twej miłości pełni wiarą. Na sucho teraz śpiew. Twej miłości pełni wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię. Wypełnić możesz to różnymi uderzeniami. Możesz grać tylko na przykład w dół. Ale to już zależy od Ciebie. Możesz też góra, dół, takie dynamiczne. Tak naprawdę swoim słuchem, swoim wyczuciem tego, nie wiem, czy to można nazwać utwór, tego kawałka, musisz ułożyć resztę tego wypełnienia między trzema głównymi uderzeniami. Także to będzie dla Ciebie lekcja takiej samodzielności muzycznej. Poćwiczysz trochę słuch i dobrze się tego nauczysz. Słuchaj się to, co ja gram i wtedy przełóż to na to, co Ty grasz i bez problemu to opanujesz. Także jeszcze raz przećwiczmy to sobie. Zagramy dwa razy i kończymy. Ok? Przygotuj się i lecimy. Twej miłości pełni wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię. Twej miłości pełni wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię. I w tym wideo to już wszystko. Jeżeli podobał się to ten poradnik, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał i pójdź na
polub nas na Facebooku. Chwyty i tekst znajdziesz na stronie jakzagrać.pl. Link jest tam na dole w opisie. Udostępnij też to wideo znajomym, by oni również mogli nauczyć się tej części stałej mszy świętej. No i to już wszystko. Trzymaj się. Na razie.